Hej, cześć, witajcie, jestem Kasper Błoński i witam was w kolejnym odcinku, który rozpoczyna nową serię. Dzisiaj moimi gośćmi są Lexi Chaplin, hi guys, Julka Kostera oraz Karol Bloek. Co ja robię tu? Ale pewnie zastanawiacie się, co dzisiaj będziemy robić. A więc, w dzisiejszym odcinku będziemy odtwarzać znany program telewizyjny, który polega na gotowaniu. Zebrałem tutaj chyba 4 osoby, które na gotowaniu znają się praktycznie w zerowym stopniu. Czy ty potrafisz? Nie, nie. Karola nawet nie pyta, bo Karol, czynności manualne. Dlaczego zaprosiłeś mnie do programu, w którym trzeba gotować, jak ja nie potrafię gotować? Bo nikt tutaj nie potrafi gotować. I o to tutaj chodzi. I to będzie najciekawsze. Od dzisiaj będziemy spotykać się codziennie i u każdego z nas będzie odbywać się kolacja. Na każdej kolacji będziemy musieli przygotować przystawkę, danie główne oraz deser. Zajebiście. Dodatkowo możemy wymyślić jakieś atrakcje, ale nie musimy. Ogólnie chodzi o to, że będziemy się oceniać w skali od 1 do 10, kto przygotuje najfajniejszą kolację. Żeby troszkę zmienić konwencję i dodać do tego trochę YouTube'a, będziemy losować kuchnię, w jakim stylu musimy przygotować daną kolację. A jako, że to jest YouTube, będziemy losować to po prostu... Na kole fortuny. Prawie. Będziemy losować to poprzez przebijanie balonów, gdzie są karteczki i tam będziemy mieli napisane, kto co gotuje. Tego nie wiedziałam, ja już miałam w głowie ustalone całe danie z kuchni greckiej i jak nie będę mieć greckiej, to w ogóle nie przełkniecie nic, co ja zrobię. A jest w ogóle tam kuchnia grecka? Nie mam pojęcia. A ja chciałam zaznaczyć, że jestem wega, więc wszyscy musicie zrobić jeden posiłek wega. Dobrze, czyli chyba, że jest za, bo ja ogólnie myślę, że to będzie problemem, ale... No nie, no my robimy danie. No to wszyscy dostajecie zero na wstępie. Ale. A więc skoro mówimy tutaj o zwycięstwie, proszę wszystkich o zamknięcie oczu, ponieważ mam przygotowaną specjalną nagrodę tutaj dla naszego zwycięzcy. Mamy się bać? Wow! Daj puchar PMMA, oddasz nam go? Dokładnie tak. Nie, to będzie puchar, który będzie można zwyciężyć. Nie ma jeszcze graweru, może macie pomysł na nazwę? Najlepszy kucharz YouTube'a? Najlepszy polski kucharz. Kraszek. Największy polski kucharz, co jest zapisane. Czyli dobra, mamy pomysł na grawerkę. W takim razie przechodzimy do losowania naszej kuchni. Okej, tak więc przechodzimy do losowania. Ktoś chce zaczynać? Ja. Może? Ja bardzo bym nie chciała indyjskiej. To jest jedyna kuchnia, której bardzo bym nie chciała. Ale może nie bij alpaki. Ale nie masz stół, tylko proszę. I po płycie. I po płycie, proszę. Okej. Dobra. Włoska! Kurde, Włoska jest chyba najlepsza, bo masz makaron. I wegańskie będzie łatwe z tym. Makarony. Dobra, kto teraz? Idziemy. W ogóle dodam śmieszny fun fact, moim zdaniem Karol i Julka to jest ukryte rodzeństwo. Oni w ogóle wyglądają tak samo, zachowują się podobnie. Tak było. Ja od początku widziałam tego słodkiego leniwca i ja bym bardzo chciała grecką, bo żadnej innej w ogóle nie potrafię, więc chciałabym przebić go. Ale umiesz grecką? Sałatka grecka? Nie udana grecka, bo jesteś turecka. Oh shit! Hiszpańska, okej. Okay. A jaka to jest hiszpańska? Okej, okay. Jakieś owoce morza, no. To jakieś krewety, ryby. Ej, dobra, zajebiście. Ja jak nie będę miała greckiej, to nic nie zrobię. Nie, ale hiszpańska, zajebiście. Nie, ale hiszpańskie też są ryże. To już. Gdzie to? Uwaga, kuchnia grecka. Można to przehandlować, my jesteśmy rodzeństwem, więc chyba można. Dodaję taką zasadę, jeśli macie taką ochotę, możecie sobie przehandlować, ale... Masz na hiszpańską, czy w ogóle ci to nie interesuje? Grecka mnie zadowala. Ojej. Sorry, siostro. I teraz Kacpi trafi to, co chce, czyli kuchnia amerykańska. W żadnej kuchni nie jestem dobry, ja ale też... mógłbym po... Czemu wszyscy się... Nie, to zaraz uderzy, czujemy to. Dobra, uwaga. Kuchnia instant. Kuchnia tajska. Najcięższa chyba. Co ja mogę zrobić? Kto by najgorszy? Ja myślę, że hiszpańska albo grecka. Nie, są właśnie easy i fajna. Ty masz najgorszą. Tak. Tajska to jest najprostsze. A mogliśmy zrobić jedno? Kuchnia Uber Eats. Jedna osoba sobie zamawia po prostu. Okej, jako dobry gospodarz przygotowałem dla was też koperty z różnymi budżetami. Każdy może wylosować. Już mogę otworzyć? Tak. Czemu jest pusta? Cienko. Naprawdę? Aha. No też jest pusta. To co, on za tak? A czy to jest taki żart? Nie, tak szczerze, nie. Bo
budżet wam daję, przeleję wam po prostu na konta i każdy ma równy, ale chciałem dodać wam... Ja się przestraszyłam, że moje jajko idzie. Jurka nie trafiła nic do płaty. Nie, przeleję wam na konto budżet naszych kolacji na 4 osoby, żeby ugotować, plus jakiś tam może napój czy coś tam. 300 zł. Ale ja jeszcze 300 zł na osobę. Ja potrzebuję na garnki jeszcze pieniądze jakieś, bo ja nie mam. I talerze. I talerze, i jakieś. Sztućce. Ja mam tylko 2 widelce. To ode mnie weźmiesz. Okej, okay, czyli mamy budżety, mamy wylosowane kuchnie. Widzimy się przy jutrzejszej kolacji. Kolacja pierwsza. Masterchef Kacper Błoński. Kuchnia tajska. Okej, tak więc witam was dzisiaj w dniu gotowania. W nocy zauważyłem, że wcale to nie będzie takie proste. Na początku cieszyłem się, że mam kuchnię tajską, bo lubię kuchnię tajską, ale później zorientowałem się, że kuchnia tajska jest dużo lepsza do jedzenia niż do przygotowywania. Tak więc będę miał problem, ale znalazłem jakieś rozwiązanie. Pomogła mi też trochę moja ukochana menedżerka i wsparła mnie niektórymi przepisami, więc może zróbmy przegląd zakupów, co tutaj mam przygotowane. Przegląd zrobimy na talerzu. Chyba goście już przyszli. Tak więc zapraszam was, moi drodzy goście. Zasiadajcie do stołu. Zapraszam, proszę wchodzić. Proszę wchodzić. Kacper mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Nie wiem, czy będę w stanie go pobić. Wiem po prostu, że nie uda mi się ciebie pobić. Zasiadajcie, ja już wam podaję przystaweczkę. Moją przystawką będzie sałatka z ogórka. Do niej będzie dodane trochę chili. Mam też czosnek, olej sezamowy. Sos sojowy, no i tak to będzie połączone wszystko. Jeszcze nie wiem jak, bo będę robił to zgodnie z przepisem, tak jak mówiłem. Ja ogólnie jestem osobą niegotującą. Ja mam catering, jem catering i gotowałem ostatnio z pół roku temu, czy rok temu. Więc trzymajcie mocno za mnie kciuki, bo będzie ciekawie. Nasza przystawka, moja przystawka nazywa się Zielone Piekło. Możecie teraz pomyśleć... Wasabi, co jest wasabi? Nie wiem, czy ma lekary mi się skojarzyło, ale lekary to chyba nie jest tajskie. No może, Julka, masz pomysł? Kolendra. Julka, tam jest właśnie takie uczucie, jak cię pobić jutro. Fajna atmosfera, też pierwsze spotkanie, więc można było się trochę lepiej poznać, pogadać, więc jak najbardziej na plus. W ogóle Karol zaczął powątpiewać, że to był dobry pomysł, żebyśmy gotowali tutaj. Proponował jakieś inne programy, a ja mu mówię, Karol, byłeś pierwszy, który mówił, że zajebisty pomysł. A on mówi, że tak, dopóki się nie zorientował, że sam też będzie musiał gotować. Ja mam dokładnie to samo, ale lubię uczyć się nowych rzeczy, więc zobaczymy. Naprawdę w tych programach to jedzenie wygląda zupełnie inaczej. Ja już wiem dlaczego, to wszystko przez światło. Bo jak samemu gotujesz, to wszystko nie wygląda tak apetycznie, a w tych programach zawsze apetycznie. I tutaj na przykład te papryczki wyglądają zajebiście, a to wszystko przez światło. No nie wiem, czy nie za dużo trochę. Pierwsze danie, ta przystawka fajna. Była ona bardzo dobra, jednak nie była jakaś niesamowita. Trochę dużo tego jest, ale... Tajska kuchnia jest ostra, nie? Więc... Naprawdę musiało być ostre, bo ja w ostrym jedzeniu jestem specem. To będzie pobudzaczem takim na start, żeby rozkręcił się żołądeczek i czekał na danie główne. Najbardziej się obawiam, że danie główne właśnie wtedy nie wyjdzie. I to będzie najgorsze, bo będzie przystawka, zrobię apetyt, a danie główne będzie się nie nadawało. Nie wybiegajmy w przyszłość. Zobaczmy, czy goście przeżyją przystawkę. Panie i panowie, przed wami zielone piekło. Co jak wyszło, bo ja jestem też na... Ja lubię w ogóle ostre jedzenie. Medzrami to jest zajebista forma podania ogóra i pomidora, którego nie lubię razem, ale teraz mi smakuje razem. Tak kształciłam się ostrą papryczką chili, więc tutaj tak troszeczkę niedobrze, że aż taka ostrość była, bo ja lubię ostre jedzenie, ale nie aż tak. Ale są ludzie wygotowani, którzy mówili, no smaczne, albo w kiblu potem 3. Albo nie, smaczne, a później były setki i oni... Żartuję, bez przesady. Danie główne nazywa się Bój Kaj Kamoe. Co? Brawo to! Jak ty z książką dzisiaj się studiowałem? No to jest prawda, śpisz Kaj, czy jeśli kurczaj po tajsku to jest Kaj, to dodajesz mi jeden punkt do swojej oceny. Ale to nie to tak. Tak. Oj, dobra, uwaga. Kaj. Nie, no. Teraz tutaj wolniej. Kaj. No, już minus jeden punkt. Uwaga. Możecie się czepić, ale szczerze, to już blisko, no było, więc przygotowałem się, idę gotować i życzę wam miłej kolacji. Zabieramy się za danie główne, krewetki już prawie rozmrożone, przygotowujemy sobie czosnek, chili i zabieramy się za smażonko. Tak jak mówiłem, robię to po raz pierwszy w życiu, więc będzie ciężko.
to padło. I do tego troszkę oliwy. O, już się wydzielają aromaciki. A krewetki wyglądają tutaj pysznie. Później będę mógł jeszcze pietruszkę, to od razu mogę sobie skroić. Będzie to? Nie, no bo to nie będę. To jest pietruszka. Chodzi o, to jest korzeń. No. A pietruszka chodzi o nać. To się pisze nać pietruszki. Do czego się dodaje pietruszkę w ogóle? Pietruszka jest tylko do rosołu chyba. Teraz to już nie ma. Właśnie tak się kończy wysyłanie mężczyzn do sklepu. Z pietruszką czy bez? Gujkajka moe podano do stołu. Nie wiem, ja myślałem, że będzie gorzej. Ale krewety mi się pyszne. Zabieram sól, bo faktycznie trochę za dużo tego masła. Kacper, gdzie znajdziemy przepis na te dania? Wrzucisz na swojego bloga? Na moim blogu kulinarnym. Dobra. Stałem propozycję innego deseru, ale wymyśliłem coś niesamowitego. Jak zobaczyłem tylko te ananasy, od razu pomyślałem, że będą widowiskowe i zrobił efekt wow, dużo lepszy niż jakiś przygotowany deser. Tak więc wziąłem takie ananasy, wydrążę w nich dziurę i wrzucę lody i oni będą w szoku, na pewno będą zakochani. Tak więc deserek. Jeju, Kacper, co to jest? Wow! Jakie piękne podanie, kochanie! Bardzo się namęczyłem z tym. Te lody oczywiście przez ciebie zrobione własnoręcznie. Nie. Deser. No deser. Widać mało napracowania, ale wierzę, że się chciał przyłożyć, no ale. No nie mów, że tylko wyżłobiłeś ananasa i wrzuciłeś lody z kartonu. Gościu. Przepraszam, ananas też przeze mnie będzie hodowany. Pamiętajcie, jak będzie oceniane. Tak. Ananas też przeze mnie był hodowany. Ci tam lody gotowe i jazda macie, jedzcie i się cieszcie. Wiesz, że w Grecji przychodzisz do jakiejś rodziny? Grecji chce mi wjechać na psy. Osła, tak. Słuchaj! Słuchaj, witasz się i wchodzisz i jest osioł i ty witasz, głaszczysz goło i potem oni ci go podają, rozcinają głowę i świeży mózg. Serio, i to jest przysmak grecki i kładziesz każdemu i jest jeszcze gorący. Serio, my byliśmy w Grecji i tak nie było. No to słuchajcie, to byli w Grecji. No. Jakbyście byli w szoku, jak wchodzicie, a tu osioł. Fajnie było, gadaliśmy, śmialiśmy się. Poruszaliśmy śmieszne tematy, śmieszne osoby z influencerstwa. Dobrze, tak więc dziękuję wam wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ale jaki szczęśliwy, że już nie będzie musiał tego przeżywać. Dobra, trudno. Sami swoi. Aby więcej takich kolacji z wami, kochani. Jutro u mnie. Dziękujemy, Kacper. Kontynuowanie tematu osła zaczęło być niebezpieczne. Przejdźmy do ocen. Nie spodziewałam się, że Kacper potrafi gotować, ponieważ na każdym teście zgodności par mówił, że on lepiej gotuje niż ja. Po dzisiejszym wydaje mi się, że jednak nie tak lepiej. Mam nadzieję, że Kacper ze mną nie zerwiesz. Co do posiłków? Przystawka. To było dobre? Dobre, proste, dobre. Okej, okay, next. Jeśli chodzi o danie główne, bardzo mi smakowało, co prawda trochę zbyt maślane. Krewetki też git, a to chyba jest duży wyczyn. Nie wiem, bo się nie znam na gotowaniu. Nie wiem, co tu robię. Deser, lody. Dobre. Też proste, ale dobre. Natomiast deser był pięknie podany i bardzo dobry. Podliczając to wszystko, Kacpi, dałabym ci... Co ja bym tu dała? Kacper, bardzo cię lubię, pamiętaj o tym. To jest ciężkie, nie wiem co mu dać, no. Wydaje mi się, że zasługujesz na ocenę 7, bo było zajebiście, ale mogło być lepiej. Mam nadzieję, że dasz mi więcej niż ja tobie. No dobra, Kacper, 7. Mam nadzieję, że to wysoko będzie w porównaniu do innych. Moja ocena Kacpra kolacji to jest 7. Wydaje się, że to jest odpowiednie. Nie było jakiegoś szału, ale fajnie było. Kacper zdobywa 21 punktów. Ta liczba go chyba naprawdę prześladuje. Przyszedł czas na kuchnię hiszpańską. Przed nami pokaz kulinarny w wykonaniu Julii Kostery. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj kuchnia hiszpańska. Słuchajcie, nie jestem u siebie, jak możecie zauważyć, bo wyjechałam na weekend, zaprosiłam wszystkich tutaj, ponadto no mamy tutaj więcej miejsca i postanowiłam, że będę oszukiwać. W jaki sposób? Kacper, Lexi, Karol, dowiecie się dopiero oglądając ten film. Sorry, ale mam tu niesamowite urządzenie.
nazywa się Thermomix. Mamy 4 osoby, które nie potrafią gotować, jedną, która oszukuje, więc mam nadzieję, że wygram. Co dzisiaj robimy? Na przystaweczkę będziemy mieli krewetki z melonem, ponieważ melon jest taki hiszpański. Mamy również tutaj chorizo i oliwki i wykałaczki. Jakoś to ładnie, wiecie, ułożę na talerzu. Zobaczcie w sobie w trakcie, to będzie taka mini przystaweczka, żeby sobie zagryzali. Na zagryzkę proponujemy hiszpański poranek. Hiszpański poranek, co to może być? Jajka. Jak nie. A ty co, wyczułaś już? Poranek, mi się kojarzy z jajkami. Hiszpański poranek? Nie. Pieczywo będzie. Nie, w sumie musicie odkryć, ta nazwa jest kompletnie z dupy. Tak, tutaj macie. Fancy. Nie ukrywam, że troszeczkę się zdziwiłem, no bo zawsze jak Julka mówiła o gotowaniu, no to mówiła, że nie potrafi, a tutaj... Ja jestem mega sierotą, największą sierotą w kuchni, jaką naprawdę możecie spotkać, więc ja nawet nie wiem, jak się w sumie obiera czosnek. Naprawdę nieźle, przystawka super, wielkie zaskoczenie, jak odsłoniliśmy te talerze, to mówię... Cicho! Ja nie wiem, jak wykarmić dzieci kiedyś. Spokojnie, masz jeszcze czas. Ja bym się dziećmi na razie nie przejmował. Skupmy się na gościach. Ciekawe, co tak u nich. A ktoś przed chwilą mówił, Lexi mówiła, że... Nie, kto to mówił? A, to Ola mówiła. A co? No bo przed chwilą w aucie była rozmowa, że o, Julka, pewnie nie zrobi mięsa tych rzeczy, a będzie na mięsa. A ja mówię, nie, no myślę, że właśnie będzie mięso. Wierzysz to? Tak. O kurde. Jestem już serio tak głodna. Ja liczę, że wszyscy się zdziwią, bo chodzi w tym wszystkim o to, że ja nikomu nie powiem, że ja używam tego Thermomixa, my go schowamy. Więc w sumie będzie beka, bo jak wszyscy powiedzą, ale dobra, ale zajebiście gotujesz, to ja wtedy... Wiadomo. No ale tak na grubo, powiem ci, nie szczędziłaś tych krewetek, jest... No nie powiem, że nie lubię takich rzeczy robić. No ale jak to się mówi, nie chcę, ale muszę. No a kto normalny gotuje w takich paznokciach? Przecież kurde, no to jest... Brakuje nam ich trochę dużo. Załóżmy, że jest dobrze, załóżmy, że to jest... To 120, to jest 300-350. To jest naprawdę... Z reguły w restauracjach, jak masz krewetki, to wiesz, że będą dwie krewetki. A tutaj masz... Mnóstwo, nie? A tutaj jest... Jak ja już jestem... Podesłata. Jestem już najedzony. To nie chcę danie głównego? Nie, już dziękuję. Pierwsze danie było bardzo fajnie, bardzo ładnie wyglądało. Po prostu nie trafiało w moje gusta smakowe, ale to nie znaczy, że było złe. I teraz mamy 3 minuty robienia niczego i nasze danie robi się samo. To jest pierwszy i ostatni taki fancy posiłek, jaki dla siebie zrobiłam. No nie wydaje mi się, że to ostatni posiłek, jaki dla niego przygotowałaś. Przed nami jeszcze danie główne i deser. Przynajmniej jedno danie nie będzie oszukane. Najważniejsze danie. Danie główne. Danie główne nie ma nazwy, ponieważ się nie dość napracowałam już nad zrobieniem tego, więc musicie zrozumieć, że nie było czasu do wymyślenia nazwy. Będzie ono robione przy was i mamy dwie wersje. Live cooking. Dobra, czyli mamy w sumie prostą rzecz, nie będzie to jakieś mega skomplikowane, tak mi się przynajmniej wydaje. Najlepsze było danie główne, najbardziej mi smakowało, bo nie było się w ogóle do czego przyczepić, zarówno wersja z mięsem, jak i bez mięsa, więc bardzo nam plus. Teraz musimy na patelnię dać olej, nie wiem ile się daje oleju na patelnię, więc dajemy tyle. Z miseczki przesypujemy. Trzeba teraz mieszać, żeby się zeszkliło, czyli musi być chyba lekko brązowe. Mojej wiedzy na temat szkolenia się. Jedyne danie, które robimy sami. Także mam nadzieję, że za to dostanę najwięcej punktów, bo będzie najsmaczniejsze, bo z moich rączek. Nie, muszę sobie jakąś łyżkę wykminić, bo ja sobie nie poradzę. Ja jestem taka nieporadna tutaj. Mówię, że jesteście rodzeństwem, naprawdę. Nie jest przypadek, że ja o was mówię, że jesteście rodzeństwem. Najgorsze, że tutaj tak patrzę bardziej po tym, że rodzeństwo, więc nie wiem jak ocenić. Ale no... Karol! Karol jak biegał! Karol powiedział teraz. Mam nadzieję, że powtórzysz kiedyś tą kolację. Nie powtórzę, bo tyle ile ja dzisiaj się... Nie dziękuję. Danie główne też super. Wydaje mi się, że... No lepsze niż Kacprowe. Sorry, Kacper. Na osłodę tych gorzkich słów proponujemy deser. Powróćmy zatem do dzieciństwa i naszych gości. A więc deser nazywa się oryginalnie Powrót do dzieciństwa. Dzieciństwo, z czym wam się kojarzy? Sklepki? Nie. Hiszpańska kuchnia. Placki? Hiszpańskie? No. Już placki dawa na główne danie. Powrót do lody, wata cukrowa? No, przepis był z jakiejś strony Hiszpania, coś tam, więc tak.
Sama idea tego, że jest to powrót do dzieciństwa, super. Jeśli chodzi o Hiszpanię, no to chyba mało bym miał związku z Hiszpanią, ale może się nie znam. Polskie desery w Hiszpanii. Pana Kota. Nie potrafiłabym pana koty. Natomiast na deserek stworzymy ryż na mleku. Ja szczerze w ogóle nie kminię, po co są desery. Ja nienawidzę słodkich, nie wiem. Także mam nadzieję, że wyjdzie to jakoś. No jak ma nie wyjść, skoro mamy taką pomoc. No, otóż tak, smakuje to jak kasza manna. Jest to ryż na mleku. Przepraszam, Lexi. Lexi, zapomniałam. Jest to ryż na mleku, a na górze jest No i takie było w przedszkolu takie chyba na mus truskawkowy. No coś mi się pojawia. Nie? Zobaczymy smakiem, czy mi się rozpojarzy. No, to jest dzieciństwa. Mi się wydaje, że to jest zaleta, że możesz sobie powieść. Jedyny minusik w deserze to był taki właśnie trochę twardy ryż, który... Jak się gryzło tego więcej, to tak zostawał jakby między zębami. Próchnące. No ale nie wiem, jak powinno być. Czekamy, szczerze. Ja się go włosy. Co z jego postawy? Ja mam chrupiące włosy. Serio. Co to znaczy? No takie, że jak wiecie, to tak... Ja nie wiem, on ma... Nie, ale on ma je pofarbowane, one są suche i potem jeszcze coś ma nałożone i on... Lakier. Chrupiące. Czyli się robi taki szaszor. Ale on miał chrupiące włosy i ja wiem, czy on nie wrócił do normalnych, tylko on cały czas robi te chrupiące już od chyba 4 miesięcy. To jakie włosy robimy? No chrupiące, teraz poproszę. Nie, serio, bo ja mam wrażenie, że jak je chwycisz, to one będą tak chrupać normalnie. Jak no, ale zaraz będziemy oceniać nutka rywalizacji w lesie. Wydarzenie lub czyn popełniony przez kogoś, którego trudno... Definicja się nie zgadza z tym, co powiedziała. Definicja się nie zgadza. Oby zgadzała się punktacja. Lecimy. Moją oceną tej kolacji jest to łatwe. Zastanawiam się, muszę wszystko podsumować sobie w głowie. No dobrze. Ode mnie Julka. Nie jedynka, 9. A 6. Oceniam tę kolację na... Chyba czeka kogoś w domu poważna rozmowa. Przypomnijmy. Na ocenę. 7, bo było zajebiście, ale mogło być lepiej. Mam nadzieję, że dasz mi więcej niż ja tobie. 6. Proszę państwa, to jest dopiero szaszor. Julka i jej pomocnik zdobywają 21 punktów. Tyle samo co Kacper. Tych dwoje łączy coś więcej niż miłość. To prześladująca cyfra 21, a my tym samym przenosimy się do Włoch, gdzie ugości nas Lexi Chaplin. Hi guys, witajcie! Dzisiaj robimy kolację u mnie. I ja wylosowałam włoska kuchnia. Wydaje mi się, że jest dosyć łatwa, ale potem jak robiłam zakupy spożywcze, to no nie wiem, zobaczymy. Więc ja byłam specjalnie w takim sklepie włoskim i wszystkie produkty są z Włoch tutaj sprowadzone, na przykład jakieś oliwki, one pływają sobie w jakimś soku, ja nie wiem, czy to tu coś pływa, ale możemy to ignorować. W każdym razie mam nadzieję, że oni docenią to, że to są włoskie produkty. Nie wiem, jakby ja jakoś nie znam się na żarciu, ale nie wiem, czy tak doceniacie, że szynka jest włoska, albo coś takiego. Julka docenia, ja szynkę włoską. Okej, przystawka, porozmawiajmy o przystawce. Przystawka jest... chciałam, żeby była nie ciężka, bo danie główne jest ciężkie, jest bardzo syte, więc przystawka jest, you know, takie... Panie i panowie, nadchodzi deska włoskich przekąsek. Ta-ta-ra-ra! Ja bym chciała im dać to na takiej, ja kupiłam ostatnio ta deska taka. Mamy dwie deski. Fancy. Wydaje mi się, że przystawka, w ich odczuciu będą trochę zawiedzeni. Ja też bym była może trochę zawiedzona, bo to są tylko szynki i sery. Wszystko było kupne. Ale spróbujemy nadrobić ładną dekoracją, żeby ta dekoracja ich troszkę zaskoczyła. Zobaczymy, czy mi się uda. Ja bym chciała zrobić jakieś kwiatki z tych szynek. Ja widziałam coś takiego. Czekajcie, pokażę wam, o co mi chodzi. To jest jakiś słodny piesek z kapusty sałaty. No tak na pewno nam nie wyjdzie.
więc możemy to wziąć jako inspo, jak nie wyjdzie. Oliwki prawdziwe włoskie. To są prawdziwe z Włoch importowane, one mają te pestki w środku, one są niby słodkie, nie wiem co to znaczy słodka oliwka, ale żeby spróbować, musicie odpowiedzieć na pytanie prawidłowo i dopiero wtedy możecie spróbować. Bardzo mi się podobało, jeżeli chodzi o atmosferę, też okej, były jakieś zabawy, więc coś nowego. Właśnie spodobało mi się to, że Lexi kazała nam odpowiadać na pytanie i dopiero wtedy mogliśmy zjeść, ale... Dobra, wiesz, do Kacpra Wolskiego. Czemu wybierasz? Coś się losuje, a nie? Jaki kolor mają owoce rokitnika? Czarny. Jak brzmi linier Radia Eski? Najświeższe hity, hity na czasie, największe przeboje non-stop. Największy polski kraszer. Teraz się okaże, że nam najcięższe będzie dać pytania i w ogóle nie zdołujemy. Czyli ta przystawka nie jest mała i delikatna, nie dlatego, że dała się ich mało, tylko dlatego, że nikt nie będzie mógł spróbować. Nic dosłownie nie było, czego by sama zrobiła, więc od tego no odejmuję, bo poukładanie tego wszystkiego tak jak ja. No i teraz mamy 3 minuty robienia niczego i nasze danie robi się samo. Do mojego czegoś, co zrobiłam, znaczy pomógł mi zrobić Thermomix, ale krewetki, były dołożone oliwki albo chili z okupne i to było takie jeszcze dołożenie. Tutaj niestety nie było nic od siebie. Gdzie znajdziemy trykające się rogami koziołki? W Poznaniu. Correct! Zapraszam! Na rynku w Poznaniu. Bro, jest patanowie... Konkretny adres. No, znaczy ja nie będę jadł. Jak nazywa się aktor grający tytułową postać w serii o Harry Potterze? Tom Felton, Daniel Radcliffe, Rupert Grint. Rupert Grint. Tak? Żartuję, no Daniel Radcliffe. No! Lexy, to chyba do ciebie. Nie, zapraszam. Fajerwerki na to. Cleo na dole będzie śpiewać. Teraz oni wszyscy myślą, że ja przygotowałam jakiś ten, a tak naprawdę pana kota przyjechała i teraz ich oczekiwania polecą w dół od razu. Ja mam 3 punkty na 100%. Ona będzie zła, jak będzie zobaczyć tą ocenę. Oceniam kolację Lexi na... Okej, słuchajcie, więc moja pana kota mi nie wyszła. A jak to nie wyszła? Co się stało? Zacznijmy od deseru pana kota, czyli to, jogurt, wanilia, mleko. Combine milk and cinnamon in a small saucepan over low heat. O k***a, co jest grane? To ma tak robić? Oh my gosh! Wow, ja nie byłam przygotowana na coś takiego, to mleko próbowałam je zdechować, what the f***? To była pierwsza wpadka, jedyna wpadka dzisiaj, okej? Okay? Zobaczycie. Chciałam rzucić ten cały patyk tam do środka. Uuu, to śmierdzi trochę. Trochę jak plastik. Damn. Przeczytałam, że to musi w lodówce siedzieć 6 godzin, a goście będą za jakieś 2 godziny. To był też głupi pomysł. Może oni się nie szczają, może po prostu pomyślą, że to jest tak ma być. A jak nie, to ja zamówię i zobaczymy, czy oni się szczają, czy że to jest zamówione. I włożyć do kubków, więc podzielimy to na 4 osoby, to będzie chyba, że... Ale ja jestem głupia, jak ja mogłam w ogóle pomylić i cały czas czytam to i gadam, a to jest cały totalnie inny produkt. Ja p***. Dobra, rozumiemy. Ogarną, czy oni się szczają, że to nie jest ma pana kota. I challenge będzie tak, żeby to położyć na stole, ale nie pokazując im, że to jest w siatce, ani że to jest kupione. Więc zaraz to na deserze, a na razie idę robić carbonara. Dobra, okej, okay. Makaron się gotuje i to ten makaron to jest jakby key, klucz do tego wszystkiego. Jeśli makaron wyjdzie, to całe danie powinno wyjść. Teraz podobno się sprawdza, czy makaron jest gotowy, rzuca się nim o ścianę. Jeśli on się przyklei, to wtedy jest gotowy, a jeśli się nie przyklei, to jeszcze nie jest gotowy. Więc spróbujemy rzucić teraz makaronem. Jeszcze jest suche, twarde. Bro, prawie się przykleja. To pół jest dobre, to co trzymała się od początku, a to drugie pół, co było na zewnątrz, się nie zaczęło. Ogólnie makarony są ciężką rzeczą. Ja sam jak robiłem ten makaron, to byłoby mi go bardzo trudno przygotować i makarony zawsze albo się pokleją, albo coś takiego i tutaj... Sprawdźmy zatem, jak smakować będzie danie główne. Panie i panowie, podano carbonarę. Ale Karol, czekaj. Całe w sumie. Dobrze. Wiesz przykład. Ja się strasznie odjadłem tą deską wstępną. Zawsze tak goście mówią, jak po prostu nie smakuje. Co do dania głównego, to danie główne mi...
Nie smakowało. Jest się we Włoszech, to widzi, idzie się na takie widoki i ktoś wam pokazuje. Ja wam pokażę moje Włochy. Jak nie mam widoków? Nie jest. Karol! Więc ja wam pokażę widoki, jakbyśmy byli na Tour de... Ja wam pokażę moje Włochy. Po prawej mamy tak zwany Pałac Kultury. Pałac Kultury powstał w roku 1000. Potem jest Złota 44. Jest legenda, ale okazuje się, że to jest nieprawdziwa legenda, że mieszka tam Robert Lewandowski. O, robią nam zdjęcia, pa. Widzisz to? O my gosh, what the fuck! Co to jest? No, that's creepy! Dlaczego? That's creepy! Dlaczego? Czekają na Cleo! Ja ciul, tam będzie koncert Cleo! Cleo wyjdzie zaraz i... Starajcie z tą Cleo! Ja, sprawdźcie, jak nie będzie, czy nie wrzuca właśnie ten. Jeśli nie będzie Cleo na dzisiejszej kolacji, to ja jestem zły. Fajnie, fajne są. Fajnie, jak ja wyjdziemy na balkon u mnie, to pokażę tylko jeden blok, który wszystko zasłania i powiem, no tu jest blok. No. Ja też u mnie, jako atrakcja, jako atrakcja. No, więc... Nie, mi się najbardziej podoba te schodki na dach. Schodki potocznie nazywają się schodki do nieba. Jeśli się przyjrzycie blisko, to wygląda jakby prowadziły do nieba, ale tak naprawdę prowadzi na ten dach i tam są antenki i te antenki one się łączą z Ukrainą. Jurejku przyjeżdża, się łączy z rodziną z Ukrainy. Trzeba Aleksy przyznać jedno, umie improwizować. Zobaczmy, czy te starania nie poszły na marne i połączmy się teraz z deserem, czyli panna kotą. Ona już przyszła, ja ją polałam swoim sosem, a tak wygląda ta moja, ona się nie zrobiła jeszcze, jest niegotowa. Więc sprawdzimy, czy oni się szczają, że to nie jest zrobione przeze mnie. Zapraszam! Okay, a więc, to jest panna kota z malinami. A jak ją zrobiłaś, że to się tak trzyma, jest takie fajne? No właśnie, ona musiała się... się rozpływa. No. Czego ona jest zrobiona? No, czekaj. Nie robiła tego. Teraz. Sprawdzimy, czy oni się ogarną, czy oni się szczają. Bez obrazu, ale chyba to jest najlepszy deser. Też tak uważam. Serio? No. Ale jak go zrobisz? No mówię, no chłopie, zaraz ci dam przepis. Na czym się zastanawiasz? To ma atrakcją, bo trochę mi się to kojarzy z dzieciństwem, jak rodzice coś tak wiesz, niby jakąś niespodziankę i tak dalej. Myślałem, że będzie jakaś niespodzianka, a okazywało się, że nie było jednak niespodzianki. To mi się wydawało. I Cleo nie wyjdzie za śpiewę. No teraz. Kurde. To była najlepsza część całego żarcia? Cleo mamy dodaje. No na pewno, chyba tak. Też tak uważam. Karol, też tak uważasz? Karolowi tylko Cleo w głowie. Przejdźmy do ocen. Dzisiejsza kolacja, szczerze, Lexi zapowiadała moim zdaniem troszkę lepiej niż przygotowała, co nie znaczy, że było niedobrze. Jeżeli chodzi o przystawkę, no to było prosto, łatwo, ale przyjemnie i smacznie. Dodatkowym plusem jest to, że sprowadziła prawdziwe włoskie produkty. Danie główne też super, tylko szkoda, że ten boczek był nie za bardzo zrobiony i był taki twardy, że no podziwiam odwagę Kacpra, że sobie tego dosypał. A deser? Deser był naprawdę dobry, ten chyba to się nazywa po prostu ta panna kota, była bardzo dobrze zrobiona, ale troszkę powątpiewam w Lexie, czy robiła wszystkie dania sama. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Bardzo mi się podobało, jeżeli chodzi o atmosferę, też okej. Nie jestem niemiłą osobą, ale uważam, że mogło być lepiej. Także dzisiaj przepraszam cię, Lexi, ja nie lubię dawać niskich ocen. Będę taką Batą Tyszkiewicz jak w Tańcu z Gwiazdami. Wysokie oceny, więc 9. Było super. Ale dostajesz ode mnie niestety 6. Lexi zdobywa 20 punktów i nową wiedzę, że panna Cotte przygotowuje się 6 godzin przed przyjściem gości. A my płyniemy teraz do Grecji, gdzie czeka na nas już młody Adonis. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj moja kolej, kuchnia grecka, także na samą myśl zastanawiam się, dlaczego Kacper zaprosił mnie do tego programu, bo ten program z założenia jest dla osób, które lubią gotować, a przede wszystkim potrafią gotować. Ja nie potrafię, ale będę się starał całym serduszkiem, żeby im się podobało i przede wszystkim smakowało. Tak, kwicik, iście finałowy. Sekunda! Dobra, Kacper z Julką. Czyli w tradycji jest zadość, że Lexi się spóźnia. Dobrze to zapiąłem? No. Tak? Zajebiście. Finałowo, nie? Mhm. Czegoś nie robi dla wygranej.
kolacja Karola wydaje mi się, że jest najbardziej interesującą kolacją ze wszystkich. Nie spodziewałem się tego, a Karol już od momentu otworzenia drzwi zaskoczył wszystkich chyba ubiorem. Teks już jest, czeka od 10 minut. Naprawdę? Żartowałem! Słyszeliśmy jako pierwsi, tak samo słyszeliśmy reakcję Lexi. Jezu, wchodzi sama. Zapraszam. Wow. Finałowy out. Karol przez cały tydzień pieprzy o tym, że o, ja nie umiem, ja nie dam rady, mi będzie nudno, mi będzie tak źle, złe jedzenie, bla bla bla, nie ogarniam, co się dzieje. Bro, Karol to była manipulacja. That's cool, bardzo fajnie. Widzicie, Lexi doceniła, Karol, nie to co. Dobrze, tutaj bażesz zostawić. A mówisz, że to już pasuje, to tutaj? Już miejsce na półkę. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Także jako iż to jest kuchnia grecka, to też przygotowałem menu. Co się tego? Jak strajkar dało, koleś? Ale przygotowałem no menu, właśnie... może na razie nie. Chciałam tu jakieś ulotki położone. Dobrze, więc przygotowałem specjalnie na tą kolację takie menu. Fancy as fuck. Swój logotyp, kolacja u bloka, restauracja u bloka. To nie jest zwykły papier, to jest taki gruby, fancy gruby, papier. Nie? Otwieramy, tutaj mamy... Niech ktoś przeczyta. To ja przeczytam. Blołek zaczął swoją przygodę z kuchnią stosunkowo niedawno, bo dzisiaj, ale już zdążył zaznaczyć swoją obecność w świecie kulinarnym. Wszystkie dania to autorski pomysł, który możecie skosztować zanim restauracja moja otrzyma gwiazdkę Michelin. No i menu, teraz musimy pozgadywać, myślę, że będzie prosto. No i na przystawkę będzie danie, które nazwałem Niech tradycji stanie się zadość. Jestem ciekaw, czy moi goście odgadną, o co mi chodziło. Sałatka grecka. Ktoś chyba od samego początku miał ochotę na grecką sałatkę. Sałatka grecka? Albo z tym tradycyjnym osłem. Ja to była moja pierwsza myśl, naprawdę, że stanie zadość i wchodzi o tą tradycję grecką. Ale no, Lexi chyba dobrze strzeliła. Tak, jeden punkt. Dobra, teraz czas na sałatkę grecką. W międzyczasie, jak tu się bakłażan jest wsadzony, widzicie, do piekarnika. To robię z wideo poradnika, więc będzie prościej. No i taki lifehack pokazali, który pewnie wszyscy znają, tylko ja nie znałem. Czyli wrzucamy do zagotowanej wody pomidory, następnie do zimnej i wtedy elegancko nam ta skóra z pomidora schudzi. Także czekamy, aż się zagotuje. Dziękujemy za lifehack Blowek i że nie ma z nami żadnego osła. Nie przedłużajmy, niech tradycji stanie się zadość. To jest prawdziwa foto z Grecji. O shit, Karol! Byłem dzisiaj w sklepiku właśnie takim greckim. Na wszystkie najlepsze składniki. Żałuję, że nie kupiłem takich większych kolizek. Może nie takie lekcje tak, wczoraj. Czy ty to kroiłeś? Proszę. Tak. Jeżeli chodzi o przystaweczkę, bardzo mi smakowała, uwielbiam sałatkę grecką. Wyczekałem was, Już gotowa była od ten, do 16 kolacja, ale... Patrz, co się dzieje. Dobrze, Jula. Patrz, co się dzieje. Szczerze, to jest komplement. Zmieniłam, jak ludzie, którzy, wiesz, znaleźli się na ziemi, mieli tylko kamienie, piach, rośliny, wodę i ogień, stworzyli Bluetooth. Kombinowali i wykombinowali, tak jak ty z Thermomixem. Stanie główne róg obfitości. Jeżeli zastanawiacie się, czym jest róg obfitości. Róg. To jest to papryka, która będzie faszerowana tak obficie. Nadchodzi róg obfitości. Zaczynamy od bakłażana. Musimy niestety lub stety zrobić dwie wersje, ponieważ robimy jeszcze bezmięsną wersję dla Julki. Ale może też się inni poczęstują. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o danie główne, to zajebiście, bo zrobił wersję wege, czyli mnie docenił. Nie to co Lexi. Powiedz mi tak, co w tym jest, bo wygląda to... Bakłażan, pomidor, czosnek... No i... Czosnek? Oh shit, ja lubię czosnek. Okay. Nie. 125 gramów sera sałatkowego typu greckiego, także to chyba będzie jedyny element w tej papryce, który będzie grecki. Dobra, teraz do naszego farszu. Już mamy mięso, mamy wszystko, jeszcze brakuje nam tylko ryżu. Mieszamy to, grillujemy tutaj paprykę, wkładamy to wszystko do papryk i do piekarnika. Au! Fire! Karol, zacznij gotować po dzisiejszym wieczorze, czuję. Ktoś chce sól? Uważajcie na siebie w kuchni, pamiętajcie. Powiem wam, że jestem głodny. Robię się głodny. Wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie smakowało. Danie główne bardzo dobre mi smakowało.
Nie mam się do czego przyczepić. Ja tak szybko jem, jakbym była jakaś nie na żarty, ale jestem w sumie, więc wyglądam pewnie jak psychol. Na tych kamerach wstydzę się jeść przy ludziach, a teraz wiem, że każdy patrzy, jak usuwam to. Julka, nie martw się. Za chwilę cała uwaga skupi się na naszym gości. Jezu, siemanko. Dzień dobry. Hejka, Julka. Dzień dobry. Siemanko, to my się znamy. Witam. Takiego jest, żebyś taki do nowa. Nie, ja coś takiego wkurza, bo ja wtedy się próbuję doszukać tego. Mocniej. Proszę, tylko pieniądze. Karol jest cały dzisiaj. Czy dolar to nie? Nie, monety jakieś. O, jaka szczodra kobieta. Kacper. Skup się. Weź jedną z tych monet. Może weź, którą chcesz. Dobra, wybieram to. Tych nie chcesz? Nie. Na pewno? Nie. Ta ma rocznik 99. 9, nie, 990. A ta będzie miała 98. Sprawdź, który chcesz. 98. Skąd wziąłeś? Nie, na 20. To jest prawdziwa moneta, nie jest czekoladowa, nie wstawię to. Jest okej. Żebyśmy mieli pewność, że to jest jedyna moneta na świecie, to byśmy mógł inicjały po jednej i po drugiej stronie. A mogę 21? Wiedziałem, że on to napisze. Co chcesz? Pochuchaj, żeby nie było, że zejdzie. Wiesz, to ściska powierzchnia, może się trochę zetrzeć, ale wiadomo, że mamy to oznaczone, mamy rocznik, mogłeś wybrać, nie moje monety, wszystko jest uczciwe. Teraz Kasper pokaże ci, jak znika, monetę. Wyciąń prawą rękę. Jesteś, jakbyś miał mnie zabić tam w MMA, to którą rękę? Ja zakładałem, że ktoś jest prawą. Okay. To weź monetę i połóż ją na prawą rękę. Zaciśnij dłoń. Skup się, Kacper, serio. Żeby nie zrobił tego, nie? Tak, żeby mocno. Możesz otworzyć? Nie boisz się. Jeszcze raz. Genialnie to zrobił, dobra. Zrób tak. Okej. Okay. I teraz ja ci pokażę technikę motywacyjną, dzięki czemu będziesz bardziej skuteczny z twoją taką. Wyobraź sobie, że jesteś jak superbohater. Jaki to byłby superbohater? Jest Superman! Superman. Czy coś ci sugerowałem? Troszkę. Tak latał Superman. Wyobraź sobie, że jesteś Supermanem. Zaciśnij mocno. Za każdym razem, jak będę pstrykał, ty będziesz bardziej myślał, że jesteś Supermanem i będziesz mocniej zaciskał dłoń. Za każdym razem, jak będę pstrykał, mocniej zaciskał dłoń. Nie. Właśnie od mocno i potem jeszcze mocniej. Technikę to jest tak jak hipnoza, ale na jawie. Będziesz cały czas świadomy, okej? Jesteś Supermanem. Mocniej, mocniej, mocniej. Kasper, spójrz na mnie. Mocniej, 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 mocniej i stop! Palce mi bolą. Bardzo dobrze, ale przy odpowiedniej motywacji mam nadzieję, że być może pokazałeś siłę swojego umysłu. Bądź tak dobry, odwróć dłoń i zobacz, co zrobiłeś z monetą. Ale to samo pokaż rocznik. Ile tam nie. Dajcie mi zwykłą monetę. Da się, da się zgiąć monetę? 20-20 jest ta moja moneta. Bądź pokaż, Kasper. Nie. Skupcie się wszyscy, serio, skupmy się, to ogarniamy. Cały pokaz magii zobaczycie na kanale Y. No i zakończymy deserkiem, czyli nie udawaj Greka, Y. Y miało być, bo... Nie, Greka. Bo psy Y wydrukował on u siebie. No to może tak pisał, ale Greka, nie udawaj Greka. No i po prostu chodzi tutaj o... To będzie deser, który zawsze myślałem, że... Baklawę. To danie nie kojarzyło mi się z daniem greckim, a kojarzyło mi się z Turcją, ale okazało się, że jest to kuchnia grecka. Karol i brak czynności manualnych. Co ja robię w tym programie? Kacper, czemu ty mi to zrobiłeś? Karol, a lody sam robiłeś? Jeszcze dorzucimy tutaj lody. Ja niestety no, nie zrobię lodów tak jak Kacper samemu, ale po prostu weźmiemy jakieś kupne. Najwyżej będzie minus jeden punkt od Kacpra, bo do Kacpra się doczepiałem, więc Kacper pewnie też się doczepi. Już nawet nie marzę o zwycięstwie, tak szczerze, już mi odeszły te myśli o zwycięstwie. Ja tu przyszedłem, żeby wygrać, ale już nie chcę. Już naprawdę wystarczy, że przeżyję ten dzień i będzie super. Wszyscy tak się trochę pocili i chcieli wygrać i w ogóle to ja mam takie, tak średnio bym powiedział, że po prostu liczy się zabawa, ale dzisiaj to powiem wam, że muszę to wygrać. Nie no, nie wygram. Mam pytanie do was. To się kroi? Czy teraz będziesz podsumowanie punktów? Tak, dzisiaj jest ostatni kolacja. Jak będzie remis, to mogę mieć decydujący głos. Możesz. Możemy tak zrobić. Bo nie mamy dwóch nagród głównych. Ale pewnie nie będzie remis. Co będzie się dzieje, kuchar będzie stał razem w moim domu oraz w kolorach po prostu. Dobra, teraz test. Podobnież jak jest sztywne, to się nic nie stanie, jak to położę na swoją głowę. I chyba jest gotowe. Bardzo. Ej, ale wiem, co się stało, bo cukier pewnie zharmonizowałeś i cukier został sztyk. Tak miało być. Ale w zębach się lepiej. No.
Ojoj! Teraz są te przybitki, jakby robicie te wypowiedzi takie bez nikogo? No teraz proszę te przybitki. Poziom baklawy mnie zażenował. Jedynym minusem była tylko baklawa w zębach, to dłubałem jeszcze przez 15 minut. No. Nie będę. No niestety. Cukiernikiem. Ale Ola. Ja rozumiem, że to było. To Ola. O, jak broni Oli! A co jest z baklawy w środku? Tam są orzechy leskowe. Tak, chyba będę musiał użyć magii dzisiaj, żeby nie umrzeć. Czekajcie, czy ktoś to już przewidział? Nie no, orzechy to musi być dobre. Mam nadzieję tylko, że nikt nie ma... Nie ma oczu, nie ma. No, myślisz? Czy nie śmiesznie? Nie śmiesznie będzie, jak wyskoczy mi ktoś, że ma uczulenie. Masz uczulenie? Wiesz? Jak już zacząłem? Spokojnie, przy kręceniu tego odcinka nie umarł żaden czarodziej. Czas na oceny ostatniej kolacji. Siema, żartuję. To ja będę oceniać dzisiaj pana Karola Blowka Gązwę. Co do posiłków, zdziwiłem się, bo ja Karola znam już z 5 czy 6 lat i nigdy nie wiedziałem, żeby Karol w życiu przygotował coś do jedzenia. Nawet z herbatą ma problem, żeby zagotować wodę. Bez urazy, Karol, ale ty się na pewno zgodzisz z tym. Deser was a little... ale nadrobił atrakcją! Karol jako jedyny miał atrakcję i serio fajnie było. Więc moja ocena dla Karola dzisiaj to będzie 4. I dzisiaj dam największą ocenę, jaką dałam dotychczas. Mam nadzieję, że Kasper mi wybaczy, że dałam Karolowi więcej, ponieważ Karol otrzymuje ode mnie 8. Co oznacza... Nie ma innego wyboru. Kolację Karola oceniam na 8. Jak ten czas szybko leci. Już 4 kolacje za nami. Przyszedł czas, ma oficjalny werdykt Ale. Ale jeszcze, korzystając z chwili, muszę jeszcze coś zrobić. Zamknijcie oczy. Kacper kupił mi kwiaty. Dobra, możecie otworzyć oczy oprócz Karola. Chciałem dać wam kwiateczki i bardzo podziękować za waszą obecność wszystkich. Czekajcie na Karola jeszcze. Ale jakie to jest piękne, że on to po punktacji dał. Wow! I jeszcze dla Karola. Karol, też możesz otworzyć. Chciałem wam... nikt nie słucha nawet. Dobra, nie dziękuję wam za nic. Chciałam cię. Chciałem wam podziękować za obecność, że poświęciliście tyle czasu na nagranie tego wszystkiego, bo zajęło nam to aż 5 wieczorów. Nie sądziłem, że uda nam się zgrać wszystkim. Też to nie wierzę. I że to zrealizujemy. I chciałem, żeby każdy był szczęśliwy i dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Dobra, teraz mam nadzieję, że wygrałem. No, ale nie, tak szczerze, no to dla mnie był bardzo dobry czas. A ja już czuję się jak wygrana. Ja nawet nie potrzebuję mieć tego... Wow! Dobrze, to weźmy nagrodę tutaj. Za chwilę to zobaczcie, co będzie do wygrania. Największy polski kucharz. Szkoda, że nie ma przez to C i SK. No, ten jest... Kucharz. Ale cóż, podmienimy najwyżej. Żartowałem. Chciałbym, żebyście nie podglądali, bo tutaj nie jest ten, że? Dobrze. Okej! Okay. Chciałem powiedzieć, że to jest taki YouTube version, że ty pokażę, są po prostu surówki z tego i na dysku. Będziecie mieli wszystko. Ten, kto wygra, może to opublikować. Wszystko, co się działo, poza kamerą będziecie mieli. Jest tutaj dokładnie. Dobrze. Generalnie jest ciężka sytuacja. To jest prawdopodobnie jedyna taka sytuacja w historii w ogóle tego typu programów. Jest bardzo trudno podać te wyniki. Chciałbym zacząć od tego, że 4. miejsce zdobywa... Nikt. Żeby te wyniki były naprawdę emocjonujące. Trzeciego też nie ma. To najpierw podam 2. miejsce. Dlatego, że to 2. miejsce było egzekwo. 21 punktów. Naprawdę 21 punktów? 21 punktów. Żartujesz, 21. 21 punktów, 2-1. Julka i Kacper. Serio? Jesteście idealną parą. Po 21? To pięknie kończy ten odcinek. O kurde, teraz. Nie chcę ci się dowiedzieć, kto wygrał. Czy jest pierwsze i trzecie? Okej. Okay. Moim zdaniem żarty. Sorry, nie dobra, to już żart. Moim zdaniem Karol zasługuje na 9. W sumie
9 nawet. Mam nadzieję, że Karol wygra, więc... Go Karol! O, Karol! To jest... Karol wygra pierwsze miejsce z ilością 26 punktów. Co? Zdobywa. To jest mój drogi cud. Karol! Karol Blowek-Gązwa zdobywa 26 punktów i zostaje największym polskim kucharzem przez CIH. Gratulujemy i czekamy na zaproszenie na kolację. Wiem, największy polski kucharz! Nie wiem, co robi ten kuchar w moich rękach, ale mam pomysł, żebyśmy podpisali ten kuchar i wystawili go na aukcję charytatywną. Super pomysł. Bo myślę, że nie należy mi się ten kuchar. Tym pomysłem. Proszę. Bo nie ja gotowałem moje dania. Ja gotowałem oczywiście tak jak mówiłem na setce, no miałem pomoc, ale no w 90% robiłem to solo. Także pewnie link będzie gdzieś w opisie. To już koniec kulinarnych zmagań tej dzielnej czwórki, którą połączył rzekomy brak zdolności kulinarnych. Mam nadzieję jednak, że to nie koniec ich wspólnej przygody i chociaż trochę zaśmiali się oglądając ten odcinek. Reakcja już wkrótce na kanale, a jeśli wam podobał się ten odcinek, zostawcie łapkę i suba. Do zobaczenia, kochani.